Cześć, z tej strony Mateusz. Dzisiaj jestem na polach na południu Lwów Kaszyńskiego. Będę szukał gadów. Przewalę się przez całe pola, poszukam trochę w tutejszych strumykach. Może coś się uda znaleźć. Aż dojdę do pól agatowych koło Obczych Górnych. I od tego momentu będę wracał z Fortuny Lwów Kaszyńskiego. Dobra. Ok, znajduję się na drodze do pól agatowych i zaczynam znajdywać zielono-pomarańczowe melafiry, w których prawdopodobnie mogą być agaty. Po ich przecięciu się dopiero okaże, ale... Ciekawe. Co dzisiaj znajdę? Dobra. Widok na Lwówek Śląski z góry Zabuń. Troszkę zrobiłem. Jeszcze przejdę przez szczyt góry i będę na polach agatowych. Coś po drodze znalazłem. Jakieś słabszej jakości agaty. I prawdopodobnie coś, co może być mieć agaty w środku. No, główne danie za jakieś, nie wiem, 10-20 minut. Dobra, przeszedłem przez górę i to powinny być te pola gotowe. Jezus Maria, ale to zarosło. No ciekawe, czy coś tu znajdę. Tak, faktycznie, tylko nie użytki. Jak ja stąd wrócę, ciekawe, bo żadnej tu drogi nie widzę. U GPS-a, sam przydek pól agatowych, to jest to. Nie widzę tu żadnych wirowisk. Wszystko jest zarośnięte jarzynami. Nie wiem, spróbuję tam wbić. Jeżeli nic nie znajdę, to mówicie trudno. Kurna. Niestety muszę zrezygnować. Bez maczety nie przejdę. Jeżeli w ogóle coś tam jest w tej gęstwinie. Strasznie dużo kolców. Nie, nie wchodzę tam. Szanujmy swoje nogi. Dobra. Kolejny dzień, który był kiepski, jeżeli chodzi o agaty. Nie, może coś mi się uda z tych przeciętych zobaczyć, czy będzie. Ale tutaj raczej nikomu nie polecam przychodzić. Dobra, podsumowanie Puczek Górnych. Znaczy mojej wyprawy po Lwówku Śląskim. Nie było aż tak źle, jak myślałem, że pójdzie. Znalazłem coś, co się nazywa agatem wodnym. Widziałem, że tam takie występują. Jest raczej słabej jakości okaz. No ale cóż, lepszy rys niż nic. Kawałek zniszczonego agatu. Tutaj mam kryształ kwarcu. Własnokształtny. Niestety całkowicie rozwalony. Kawałek obsydianu. Fajnie się powinien błyszczeć. Kawałek jaspisu. I kamyczki, które podejrzewam, że mogą być agatami. Po przecięciu napiszę, czy coś mi się z tego udało znaleźć. A jak będzie coś fajnego, to wrzucę z tego filmik. Dobra.